Naszym pierwszym gościem jest minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski. Dzisiejsza rozmowa będzie trwała godzinę ze względu na pilne obowiązki pana ministra i jest pierwszym wydarzeniem festiwalu obszernego w debatę, ale także w rozmaite inne imprezy towarzyszące, artystyczne, społeczne, kulturalne. Gorąco polecam zajrzeć też do programu imprez towarzyszących. I skoncentrujemy się ze zrozumiałych względów na Ukrainie, ale chciałbym najpierw zapytać o pana pierwsze spotkanie z Kuroniem. Pan w latach 80., 90. był może nie na antypodach, ale po drugiej stronie spektrum światopoglądowego. I jak pan z tej perspektywy odbierał Jacka Kuronia i później także jako minister, wiceminister obrony narodowej, też chyba w rządzie ROP-u, prawda, w rządzie Jana Olszewskiego, dość prawicowym. Jakie właściwie były relacje z Jackiem Kuroniem? Jakie były wasze spotkania? Zazwyczaj ktoś, kto spotkał Jacka Kuronia, dysponuje całym zestawem interesujących anegdot. Jakie są pana? No, nasza znajomość polegała na tym, że ja byłem wtedy młodym chłopakiem, a on był wielką legendą opozycji i ministrem, więc trochę była jednostronna. Ale już w domu rodzinnym, jeszcze w latach 80. do nas, do Bydgoszczy, docierały opinie podziemne, jeszcze w latach 70. No i poza tym słyszało się o Jacku Kuroniu z Radia Wolna Europa. Ja zostałem antykomunistą, dlatego że mieszkaliśmy w bloku w Bydgoszczy na osiedlu Leśnym i w blokach ścianki działowe były bardzo płytkie. Jak ojciec słuchał Wolnej Europy w jednym pokoju, to ja w drugim słyszałem. I dzięki temu się dowiadywałem prawdziwej historii Polski i tego, co się w ogóle w moim kraju działo. Spotkałem Kuronia w 89 roku jako dziennikarz. Robiłem z nim wywiad, gdy on był ministrem pracy, ale tak naprawdę znałem go pewnie tak jak większość z Państwa, z telewizji. I to jest ta rola, w której muszę powiedzieć, bardzo go ceniłem, bo uważam, że jednym z największych błędów rządu mazowieckiego było to, że nie dał narodowi wtedy takiego momentu katarsis, momentu symbolicznego zerwania z przeszłością, tego momentu uwolnienia emocji, tańczenia na ulicach. Mazowiecki i jego ministrowie robili różne rzeczy, większość słusznych, generalnie zamknięci w swoich gabinetach. I Kuroń był tu w tym sensie inny, bo on rozumiał, że to będą zmiany nie tylko bolesne, ale przede wszystkim niezrozumiałe. Bo jak wytłumaczyć to, że ci, którzy walczyli o wolność, robotnicy z wielkoprzemysłowych zakładów, teraz będą najbardziej poszkodowani, prawda? I tą rolę przyjął na siebie Kuroń i moim zdaniem to była bardzo ważna rzecz. I dzisiaj z perspektywy też widzimy, że taki nawet nie tyle wolny rynek, co na twardo wprowadzone reformy bez jakiegoś poczucia elementarnej sprawiedliwości, czyli kapitalizm a la Ukraina czy Rosja, no prowadzi do wielkich wynaturzeń. I Kuroń był tutaj sumieniem reform i jako taki uważam zapisał się bardzo pozytywnie w tym ćwierćwieczu. Jedyna anegdota, pan redaktor już ją słyszał, ale może się podzielę, to pod koniec lat 90. spotkałem Jacka Kuronia w Sejmie. Był już wtedy szeregowym posłem i zacząłem mu opowiadać o odbudowie zabytku u nas na wsi pod Bydgoszczą, pod Nakłem de facto.
3 kilometry w linii prostej od więzienia w Potulicach, które do dzisiaj jest bodajże pierwszym czy drugim największym więzieniem w Polsce, gdzie siedzieli internowani w czasie stanu wojennego, ale gdzie Kuroń spędził bodaj 7 lat w sumie. A z kolei ja znałem historię dworu, który przez jakiś czas należał do więzienia. I młodsi nie pamiętają, ale w latach 70., 80. były całe takie akcje, że każde przedsiębiorstwo państwowe musiało budować swoje chlewy, żeby mieć własne dostawy mięsa dla pracowników. No i niestety Potulice też normę wykonały i zbudowały przed gankiem dworu z potężnego żelbetu, który olbrzymim wysiłkiem musiałem likwidować, chlew. No i te dwie informacje skojarzyłem i się pytam, panie mistrze, czy pan może budował mi ten chlew w Chobielinie? A on mówi, nie, panie mistrze, ja słyszałem o pana dworku, tam koledzy pracowali, ale praca na zewnątrz to był wielki przywilej, którego ja nie miałem. No tak, taka rzecz, która może właściwie łączyć i pana, i Jacka Koronia, to jest ewolucja poglądów w tym okresie transformacji. Wspomnijmy tutaj, że Jacek Kuroń, wspomnijmy także w kontekście następnej rozmowy, którą mamy dzisiaj z Jeffreyem Sachsem, że według wielu obserwatorów i właściwie osób uczestniczących wówczas w tym procesie decyzyjnym, to Jacek Kuroń był kluczową osobą, która przekonała do radykalnego, skokowego planu reform. Także ze względu na to, na tą swoją rolę sumienia opozycji, czy sumienia tej czołówki liderów podejmujących decyzje wówczas, solidarnościowych oczywiście. I Jacek Kuroń, który najpierw przekonuje do tego, żeby rzucić się na głęboką wodę, staje się z czasem właściwie krytykiem transformacji, umiera dość rozgoryczony. Jest ileś jego wypowiedzi, które można zacytać, ale jedna jest dość szczególna, bo jest dość drastyczna. Znaczy on właściwie mówi, że zbudowaliśmy sobie republikę złodziejską. Co w kontekście dzisiejszych naszych obserwacji Ukrainy, generalnie Ukraina nam poprawia samopoczucie na temat transformacji, to oczywiste. Ale z kolei pana ewolucja światopoglądowa też była ewolucją właściwie w pewnym sensie równoległą albo w tym samym kierunku, znaczy od bardzo radykalnie wolnorynkowych poglądów do bardzo wyważonych. Właściwie nikt pana nie zapytał, jakby się pan dzisiaj zdefiniował światopoglądowo. To jest doskonała okazja tutaj u nas. To chyba na inny czas, ale uważam się za państwowca modernizatora. Znaczy każdy miał jakieś powody, dla których i tempo, i rodzaj przeprowadzanych zmian nie do końca go satysfakcjonował. Tak? Dzisiaj wiemy, że ta kawaleryjska szarża 1 stycznia 1990 roku spowodowała, że ze wszystkich krajów postkomunistycznych polska recesja postkomunistyczna była najpłytsza i najkrótsza. Czyli jeśli, nie wiedziałem tego, ale jeśli Kuroń rzeczywiście był tego zwolennikiem, to po prostu wyszło na jego. Z tym, że ja nawet wtedy uważałem, że im bardziej się otwiera wolność gospodarczą, tym bardziej trzeba ścigać oszustów i złodziei. No bo korupcja, to widzimy, dzisiaj to jest najłatwiejszy sposób na alienację pomiędzy państwem a obywatelem, prawda? Na utratę zaufania do państwa. Mnóstwo błędów zostało popełnionych. Nie załatwiliśmy wtedy natychmiast sprawy reprywatyzacji znacznie mniejszym kosztem niż to dzisiaj przez sądy ma miejsce. Likwidacja PGR-ów była pochopna i, no i część ludzi została zostawiona samych sobie. I można by długo.
ale w sumie okazało się, że lepiej robić coś i nawet popełnić błędy, takie jak chociażby program tej prywatyzacji, tej kuponowej, który się nie udał, niż nie robić nic i mieć złudzenie, że się idzie jakąś trzecią drogą. Bo trzecia droga, dzisiaj wiemy, prowadzi do trzeciego świata. Tutaj bym się nie zgodził, ponieważ jest coraz bogatsza dyskusja, właściwie znacznie bogatsza niż w 1989 roku. Myślę, że się pan z tym zgodzi. Jestem pewien, że pan śledzi choćby dyskusję wokół książki Thomasa Pikettiego, która wywołała taki wstrząs. Tak, ale Piketty nie podważa wolnego rynku. Proszę pamiętać, że jeszcze 20 lat temu ludzie mieli złudzenia, że jest jakaś trzecia droga pomiędzy wolnym rynkiem a gospodarką nakazowo-rozdzielczą. I o tym ja mówię. Pan mówi o tym, że rynek ma produkować, ale jeszcze jest aspekt społeczny, solidaryzmu społecznego i korygowania nadmiernych nierówności. Ale to nie jest trzecia droga. To tylko uściślimy, bo ja się rzeczywiście zgadzam. Ponieważ tutaj taka zaszła dwuznaczność, to znaczy część z Państwa mogłaby zrozumieć, że mówimy o trzeciej drodze jako o tym, co charakteryzuje na przykład niemiecką socjaldemokrację albo społeczną gospodarkę rynkową, jak to się mówi, a rozumiem, że mówimy o trzeciej drodze jako jednym z pomysłów na wyjście z komunizmu, tak? Znaczy jako jednym z pomysłów. Tak, byli w Polsce wpływowi ekonomiści, do dzisiaj się wymądrzają w gazetach, którzy wtedy w warunkach hiperinflacji mówili, że polska gospodarka jest jak wysuszona gąbka. Trzeba do niej jeszcze więcej pieniędzy wpompować i wtedy będzie dobrze. Znaczy, to był analfabetyzm ekonomiczny. No, ja mam tutaj dużo pokory, ponieważ miałem 9 lat wtedy, więc nie zamierzam się aż tak twardo rozliczać, jak niektórzy moi rocznikowo zbliżeni historycy, dekomunizatorzy. Mnie to zawsze trochę dziwi, bo ja przed takimi moralnymi wyborami, jak także wybranie programu reform w 1989 roku, nie stawiałem. Nie jestem pewien, czym się ze wszystkim zgodził. Z pewnością bym zaakcentował ten fakt, że dzisiaj mamy do czynienia ze znacznie większym pluralizmem w debacie ekonomicznej niż w 1989 roku, kiedy powiedziano, że skończyła się historia. Przecież chodziło o to, że skończyła się historia także w tym sensie, że mamy do czynienia z jedną racjonalnością rynkową. Ja nie jestem przeciwnikiem rynku, ja tylko uważam, że jest to jeden z dwóch albo trzech nawet regulatorów życia gospodarczego w społeczeństwie i pewnie jakieś relacje między nimi, o tym można dyskutować, jakie powinny być. Myślę, że się przy tym jednak zgodzimy. Przejdźmy do Ukrainy. I może od razu od takiego najogólniejszego pytania, bo je się właściwie rzadko zadaje. To znaczy dyskutujemy, jesteśmy tak zagłębieni w szczegóły tej sytuacji ukraińskiej, że rzadko się pytamy, czy Ukrainie się w ogóle może udać. Jak pan myśli? W kwestii niepodległości i także w kwestii zbudowania, czy wejścia na drogę taką zbudowania demokracji uczciwej. No, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że dla mnie nowym doświadczeniem było, gdy, no dzisiaj to widzę, byłem ideowo spadkobiercą Kuronia, wtedy gdy rok temu w Sejmie broniłem dotychczasowego stanowiska Sejmu w sprawie rzezi wołyńskiej. A była próba, moim zdaniem inspirowana z zewnątrz, aby je zaostrzyć, aby antycypując konflikt na Ukrainie, Polaków i Ukraińców w tej kwestii jeszcze raz skłócić. Kuroń miał to stanowisko konsekwentnie od początku, bo był lwowianinem i znał rachunek krzywd po obu stronach. I to też mu się zapisuje na plus. A przechodząc do pana pytania, ja może tylko przerwę w tym momencie, bo powiem, że jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tym, że nas pan odwiedził. To zapowiada się na jakiś taki cykl rozmów z ministrami polskiego rządu. Rok temu, dokładnie w tym samym czasie, mieliśmy debatę z ministrem Sienkiewiczem i Timem Snyderem, która miała być właśnie jedną z takich inicjatyw próbujących przywrócić to status quo w kwestii pamięci zbiorowej na temat Wołynia. Tam istotnie Lech Kaczyński jeszcze był częścią tego status quo. Mu się nawet zdarzało odmawiać
patronatu, imprezom, w których pojawiało się słowo ludobójstwo. Z niejasnych powodów rok temu faktycznie to status quo zaczęło się trochę trzęść. Dzisiaj ono chyba jest przywrócone do tego stopnia, że jeśli coś łączy polską klasę polityczną, to z pewnością pogląd na niepodległość Ukrainy. Ale oglądałem w Russia Today program, w którym cytowano wywiady z polskimi politykami w sprawie Wołynia po to, żeby wpłynąć dzisiaj na stan opinii społeczeństwa i rosyjskiego, i ukraińskiego o tym, co się dzisiaj na Ukrainie dzieje. Być może to tak miało być, żeby tym lepiej móc to wykorzystać. A pytanie, czy Ukrainie może się udać? No ja myślę, że w Polsce taki właśnie mamy paradygmat, to znaczy my uważamy, że jeśli Ukrainie, jej wielki i nasz wielki sąsiad ją zostawi w spokoju, to Ukraina jest potencjalną Polską bis, tak? Znaczy potencjalnym krajem, który dokonuje transformacji. Ja myślę, że Ukrainie będzie i łatwiej, i trudniej. Łatwiej w tym sensie, że oni nie mają hiperinflacji. Nie są krajem zbankrutowanym. Definicja bankructwa jest techniczna. Bankrut to kraj, który nie obsługuje swojego zadłużenia zagranicznego. My w 1989 roku bankrutem byliśmy i na rynki finansowe wróciliśmy dopiero w połowie lat 90. Ukraina nim nie jest. Ma dość stabilny system bankowy przy tym wszystkim, co się dzieje. Tak przynajmniej w moich papierach czytam. Ale jednocześnie straciła ileś szans. Przede wszystkim ten moment, gdy u nas uwolnienie od komunizmu jednocześnie było uwolnieniem od, było jednocześnie odzyskaniem od niepodległości i to uwalniało pewną energię społeczną. Oni ten moment kompletnie przegapili, no i przegapili też pomarańczową rewolucję. I model oligarchiczny się na Ukrainie utrwalił. Nam groził, ale się nie utrwalił, a tam się utrwalił. No i wiemy z doświadczeń chociażby pierwszej Rzeczpospolitej, jak trudno jest go przezwyciężyć. Będę jednak wymagał bardziej szczegółowej odpowiedzi. Jakie warunki musiały być spełnione, żeby Ukraina weszła na, żeby im się udało w kwestii geopolitycznej? Rozumiem, że takie rzeczy jak to, że druga wojna Ukrainy to będzie wojna z korupcją, a trzecia to pewnie będzie wojna o rozliczenie win, która w Polsce była bardzo poważnym problemem i ważną częścią debaty publicznej. Myślę o wojnie na górze, lustracji, dekomunizacji. To wszystko było jednym z naczelnych tematów aż przez 20 lat. Mimo że nie ginęli ludzie w 1989 roku, tak jak ginęli teraz na Ukrainie. Tu nie wiem, czy się zgodzę, bo no, mają zagrożenie zewnętrzne i czytam, że są miejsca, w których byli berkutowcy i byli majdanowcy walczą razem. Więc to może być doświadczenie typu nasze lata 20, gdzie jest moment, gdy ludzie mogą się na nowo określić i to zmywa część win. Tylko jeśli zniknie ten wróg zewnętrzny, to tak jak zniknął w 89 roku i pamiętamy, jak ręka w rękę Adam Michnik, Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński, nie aż tak aktywny, i wielu innych polityków, którzy później staną się największymi wrogami w polskiej demokracji, czy najostrzejszymi adwersarzami. Ale Ukraińcom chyba nie grozi zniknięcie zagrożenia zewnętrznego, bo nie spodziewam się, żeby prezydent Putin, dopóki jest prezydentem, oddał Krym. Okej, zgoda. Czy Ukraina ma szansę zachować integralność terytorialną, ponieważ coraz częściej słychać takie głosy, że właściwie sami Ukraińcy woleliby się już tych dwóch zapalnych regionów pozbyć, byle przestać być stale destabilizowanym krajem i wejść właśnie, umożliwić sobie tę drogę do niepodległości i demokracji. Co pan myśli o tym? Ja dużo o tym myślę, ale nie wszystko, co myślę, mogę powiedzieć. No dobrze.
To w takim razie zapytam tak, i też nie liczę, że ta odpowiedź będzie bardzo szczera, ale jakaś mam nadzieję, że jednak będzie. Jak pan ocenia zachowanie państw Unii Europejskiej w obliczu tego kryzysu na Ukrainie? Unia jest w tej chwili, uważam, w bardzo poważnych tarapatach geopolitycznych. Znaczy jest organizmem, w którego DNA nie ma myślenia geopolitycznego, bo Unia miała być wyzwoleniem od geopolityki. W unijnym DNA jest myślenie w kategoriach powolnych procesów prawnych, handlowych, a nie wytyczaniem granic i bronieniem swoich rubieży. I Unia dzisiaj, jeśli spojrzymy trochę z innej perspektywy niż nasza, to ma nomen omen półksiężyc niestabilności od Mali i Republiki Środkowoafrykańskiej po Libię, przez Egipt, Syrię, Kaukaz, teraz Ukraina, a potencjalnie jeszcze państwa bałtyckie. Więc jest nawet trochę dziwne, że w obliczu takich wyzwań Unia w moim osądzie jeszcze nie zrobiła tego, na co miała ambicje w latach 90. Pamiętajmy, że w latach 90. Unia przeżyła szok wojen bałkańskich i wtedy już była ambicja, że no, nie powinniśmy być bezsilni wobec tego, co tam się dzieje. Nawet była słynna wypowiedź ministra spraw zagranicznych bodajże Belgii, który powiedział, że to jest moment Europy, tu te Bałkany, to my Europejczycy załatwimy bez Amerykanów. No, 200 tysięcy Bośniaków musiało udowodnić, że się nie da i że bez Stanów Zjednoczonych się nie da. I nie wiem, czy dzisiaj też się da, bo jak prześledzimy kalendarium zachodnich wypowiedzi i działań w sprawie Ukrainy, to ten impuls, żeby coś zrobić, znowu przyszedł z Waszyngtonu, a nie z Brukseli. Polska robiła co mogła, aby tą ambicję geopolityczną w Europejczykach obudzić. My za naszej prezydencji proponowaliśmy wdrożenie tak zwanej wzmocnionej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, czyli grupa chcących krajów, która proponuje awangardę integracji właśnie w tej dziedzinie. No ale czasy kryzysu finansowego, bo obronność kosztuje, nie były najlepszym na to momentem, plus oczywiście weto brytyjskie. Ale uważam, że polityka prezydenta Obamy, która jest dla Stanów Zjednoczonych słuszna, to znaczy, żeby raczej wojny kończyć niż zaczynać nowe, stawia przed Europą bardzo poważne wyzwanie, któremu póki co Europa nie sprostuje. Rzeczywiście było tak, że ja to pamiętam, bo to był dla mojej organizacji jeden z konstytutywnych momentów udziału w... Myśmy byli autorami takiego listu otwartego do europejskiej opinii publicznej, który był sprzeciwem wobec być może najgłośniejszym tego hasła, które wówczas połączyło klasę polityczną, nic albo śmierć. To była inicjatywa najpierw Polski, Hiszpanii, a później już tylko Polski, żeby zatrzymać ten proces konstytucyjny w Europie. Dzisiaj można z rozrzewnieniem wspominać te aspiracje Europy. Ja to pamiętam inaczej. Chodziło o to, żeby mieć parytet w Radzie Europejskiej z Hiszpanią właśnie. No to pan mówi o traktacie w Nicei samym, ale to już później był projekt konwentu, który miał znieść traktat w Nicei i wprowadzić głosowanie, podwójną większość właściwie, która miała w ogóle przyspieszyć proces decyzyjny, zdemokratyzować go i też zintegrować politycznie Unię Europejską, co dzisiaj jest chyba główną barierą, nie tylko gospodarczą, ale także właśnie przed stworzeniem polityki obronnej czy polityki energetycznej. I wydawało się jeszcze przed tym konfliktem na Ukrainie, że Europa jest w rozkroku i będzie zmuszona wykonać albo krok w tył, albo krok w przód, albo się zintegrować politycznie, albo się zrenacjonalizować rzeczywiście.
I czy myśli pan, że ten konflikt na Ukrainie jakoś, jeśli nie w tej rozczarowującej, krótkiej perspektywie, rozczarowującej z mojego punktu widzenia, ale może w jakiejś średnio albo długookresowej, może sprzyjać jednak integracji europejskiej już z prawdziwego zdarzenia? Nie wiem, jak będzie w całej Europie, ale mam wrażenie, że w Polsce dzięki Ukrainie ludzie, którzy nie rozumieli, wreszcie zrozumiała, że renacjonalizacja polityki w Europie jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, że trzeba uważać, o czym się marzy, że Polska sama nie jest w stanie, nie ma wystarczającego potencjału, aby przekształcić Ukrainę, że to jest zadanie prawie ponad siły dla całej Unii Europejskiej, a co dopiero dla Polski. Ale zgadza się pan, że też można się czuć rozczarowanym. Wczorajsza chyba pana wypowiedź skierowana do Francuzów, żeby zaprzestali handlu bronią z Rosją. Fakt, że Niemcy zaprzestali tego handlu właściwie dopiero miesiąc temu. Słyszałem nawet, nie wezmę pełnej odpowiedzialności za to, bo być może się mylę, że Rosjanie na Krymie, właściwie nie Rosjanie, tylko te zielone ludziki, uzbrojeni byli w lekką broń niemiecką. Czyli fakt, że nie tylko nieprzerwany został handel na poważną skalę z Rosją. Podam przykład tego wielkich kontraktów w tym momencie, kiedy trwało referendum na Krymie, kiedy na przykład włoski główny dostarczyciel gazu podpisywał kontrakt na budowę South Stream, na te pipelines, na rury, co uderzało bezpośrednio w interesy Ukrainy. Wówczas dwa dni później premierzy dyskutowali o sankcjach, które trudno było potraktować poważnie, jeśli tego typu handel się odbywa wciąż, ale już handel bronią z agresorem, z jawnym agresorem i z państwem, które pogwałciło wszystkie zasady po II wojnie światowej, czyli sam sens istnienia Unii Europejskiej de facto, to wszystko sprawia, że ja miałbym dobre powody, żeby się czuć mniej bezpiecznie w obliczu. Wyobrażam sobie taką sytuację, że myślenie strategiczne w takich krajach jak Polska może raczej kierować się w stronę dozbrojenia się, poszukiwania jakichś więzi bardziej bilateralnych, ograniczonego zaufania do możliwości obronnych Unii Europejskiej. Wie pan. Lub skierowania się znowu w stronę Stanów Zjednoczonych, do których miłość się odradza w tej chwili, uzasadniona zresztą. Dusza militarysty zawsze się cieszy, gdy lewica się wreszcie zgadza, że obronność jest ważna. Ja nigdy się nie wyrzekałem swoich związków z militarystycznym, jak pan mówi, PPS-em i nie byłem też nigdy pacyfistą. Mówiąc szczerze, nawet ten pacyfizm krytykowany przeze mnie otwarcie, to pan przyzna, niemieckiej lewicy wydaje mi się zupełnie skandaliczny. To jest taki pacyfizm, który rzeczywiście zagraża bezpieczeństwu i Unii Europejskiej, i całej Polski. Znaczy, tutaj z niektórymi kolegami na niemieckiej lewicy mamy następujący problem. Prawie że cytuję wypowiedź Donalda Tuska w rozmowach z prezydentem Obamą. Znaczy, oni uważają, że siła prowokuje, a my uważamy, że słabość prowokuje. Tak, tu pan nawiązuje do swojego słynnego wystąpienia, że boi się pan raczej Niemiec za mało inicjatywnych w Europie niż... To było co innego, to było w kontekście kryzysu strefy euro, ale tych przykładów też wymiany akcji, ważnych przedsiębiorstw i tak dalej, tego jest znacznie więcej. Pamiętajmy o jednym, że jeszcze 4 miesiące temu nikomu do głowy by nie przyszło, że kiedykolwiek Europa może jakiekolwiek sankcje wprowadzić na Rosję. Pamiętajmy, że na przykład Francja ma autentyczny dylemat, bo decyzję o Mistralach podjął prezydent Sarkozy i pieniądze już wpłynęły na konto. I no, to są trudne decyzje, gdy w grę wchodzą tysiące miejsc pracy. Więc Europa jest jak taki wielki tankowiec, w sensie zarówno tych wszystkich umów, ale też i w sensie ideowym, który
to, co dla nas było przez wiele lat oczywiste, że na wschodzie się różne rzeczy niepokojące dzieją, u nich dopiero się po raz pierwszy zarejestrowało i zajmie im trochę czasu, żeby dostosować się do nowych realiów. A jak pan wytłumaczy to zjawisko też chyba niepokojące z kolei po prawej stronie, bo tu się jakaś taka dziwna koalicja tworzy w ramach Unii Europejskiej. I o tym, co jest poza Unią, też chciałbym zapytać, ale to, że powstał jakiś taki rodzaj kominternu popierającego Putina, złożonego tym czasem z nienacjonalistycznych partii, właściwie w całej Europie. Prawie w każdym kraju istnieje dość rosnąca w siłę partia nacjonalistyczna, która mniej lub bardziej aktywnie wyraża poparcie dla Putina. Skąd się to bierze i co z tym zrobić? Uważam, że że w porównaniu z czasami zimnej wojny mamy odwrócenie sojuszy, co najmniej w dwóch sferach. Znaczy wtedy z oczywistych względów bolszewizmowi sprzeciwiał się biznes i prawica. A dzisiaj co do obu tych dwóch... Moja dusza lewicowca się cieszy z tego, co pan zaraz powie. A dzisiaj prawa człowieka i parę innych rzeczy, no w różnych krajach to różnie będzie, ale zgadzam się z panem, że mamy nieświęte przymierze ludzi, którzy podziwiają autorytaryzm, którzy uważają państwo narodowe XIX czy w dwudziestowiecznej formie za ostateczny cel ewolucji człowieka i społeczeństwa i nie akceptują rewolucji kulturowej i obyczajowej, że z tymi wszystkimi, tym wszystkim ruchom w Europie po drodze z prezydentem Putinem. I nie wiem, czy to jest tylko zbieżność, na ile to jest też wspomagane organizacyjnie i finansowo, ale widzimy to już bardzo jasno. W ostatnich dniach było spotkanie ideologa putinizmu, pana Dugina we Wiedniu z ludźmi od Heidera bodajże, całej tej dodajmy, że Dugin także właściwie identyfikuje się z taką faszystowską wizją wprost. To znaczy Dugin jest człowiekiem, dla którego słowo faszyzm nie jest pojęciem pejoratywnym. No i przykre tylko, że biorą w tym udział także Polacy i że tylu Polaków zagłosowało na kogoś, kto powinien wiedzieć lepiej, bo my będziemy z tego mieli w Europie jeszcze dużo wstydu. A w kontekście wczorajszej wizyty, właśnie nie wizyty, bo wizyta była przedwczorajsza, ale wczorajszego przemówienia Baracka Obamy, które bardzo dobrze zostało odebrane, ale zastanawiam się, nie mam tutaj zdania, ale chciałbym to przedyskutować, na ile ono zostało docenione ze względu na spektakularną retorykę, a na ile ze względu na realną treść, która może mieć konsekwencje. Powołam się na taki sondaż zrobiony kiedyś chyba przez Financial Times, która to gazeta zadała pytanie, zrobiła ten sondaż we wszystkich państwach członkowskich NATO. I znowu, mogę niedokładnie pamiętać, więc proszę wziąć na to poprawkę. I pytanie brzmiało, czy popierasz, czy jesteś za interwencją militarną twojego kraju, gdyby, i chyba podano przykład Estonii, gdyby Estonia była przedmiotem ataku państw trzecich, co dość oczywiste, bo że chodzi o Rosję, ale wszystko jedno, może chodzić też o Andorę. Natomiast czy pan pamięta, albo jest gotów zgadnąć, jaki był wynik tego sondażu, znaczy które państwa i jak głosowały? Ja mogę zgadnąć, bo gdybyśmy taki sondaż zrobili w Polsce, to wyniki nie byłyby o wiele różne. Jako były minister obrony powiem panu, że gdyby przed wysłaniem polskich żołnierzy gdziekolwiek zrobić referendum, to prawie nigdy byśmy ich nie wysłali. I to jest powód, dla którego jako minister obrony sprzeciwiałem się temu, aby wysyłanie żołnierzy było przedmiotem decyzji parlamentu. Powiem szczerze, to jest trochę niedemokratyczne, ale uważam, że
że jeśli sami byśmy wprowadzili taką regulację, to stalibyśmy się też jej ofiarą, bo sami byśmy wtedy decydowali w parlamencie na podstawie bieżączki politycznej, czy wysłać, czy wesprzeć operację natowską gdzieś, czy nie. I tak samo robiliby inni. I wtedy, gdybyśmy my tego wsparcia potrzebowali, to by koledzy mówili, no ja bym chciał, ale parlament mi nie pozwala. I dlatego pewne decyzje politycy po prostu muszą brać na klatę, na własne sumienie i się z nich rozliczać przed wyborcami w innym trybie, bo wypełnianie sojuszniczych zobowiązań nie powinno być kwestią głosowań. To tylko zaspokoję Państwa ciekawość, to tylko dwa kraje. Tylko w dwóch państwach większość sądowanych była za i były to kraje Francja i Wielka Brytania. Po wypowiedzi pana ministra wydaje mi się, że być może właśnie dlatego, że były to kraje o najstarszych demokratycznych tradycjach. Ale nie mówię tego, żeby polemizować, tylko żeby zapytać, czy to, że społeczeństwa są coraz bardziej... Myślę, że to, że obydwa mają bombę atomową, też nie jest bez związku. Ale myślę, że też może być bez związku fakt, że oba łączy tradycja Monachium, która mam nadzieję odgrywa jakąś... Nie, ale to wydaje mi się dość oczywiste i także mam nadzieję, że jest przedmiotem jakiegoś, no nie wiem, jakiegoś zobowiązania funkcjonującego w pamięci zbiorowej czy w świadomości zbiorowej tych społeczeństw. Widzę, że jest pan sceptyczny po minie. Ale chciałem zapytać, czy nie jest tak, że w tych wszystkich krajach, co wyjaśnia też tą taką powolność Unii Europejskiej i w pewnym sensie przyzwolenie na to, co się dzieje na Ukrainie. Czy nie jest tak, że coś się w tych naszych społeczeństwach, to nawiązuje pośrednio do Jacka Kuronia, coś się stało z kapitałem społecznym, to znaczy z tym fundamentem demokracji, czyli z jakimś rodzajem właściwie takiej etyki altruistycznej, która nakazywałaby nie myśleć tylko o sobie, nie myśleć tylko o losie swojego kraju, swojego narodu, swojego sąsiedztwa. Objawów tego takiego właśnie nowoczesnego, czy zmodernizowanego cynizmu jest znacznie więcej. To jest kwestia polityki imigracyjnej i bardzo, bardzo, bardzo wielu innych obszarów. Czy pana obserwacje są tutaj podobne, czy jest pan bardziej optymistyczny? Nie do końca się zgodzę, bo... Gdyby Rosja na wschodnią i południową Ukrainę najechała, tak jak się baliśmy jeszcze miesiąc temu, to trzecia faza sankcji miałaby miejsce. Ona by wiele europejskich krajów kosztowała wiele miliardów euro. Nie wprowadziliśmy ich, bo nie musimy. A jak pan zdefiniuje, wytłumaczy trzecią fazę, co by to było? To są już sektorowe sankcje gospodarcze, także... To znaczy? Embargo na broń, także embargo na nowe technologie, także embarga na rynki finansowe. Pan uważa, że to są poważne sankcje? Czy to jest uzgodnione? Ale nie, czy to nie chodzi o to, czy to jest uzgodnione. Czy pan uważa, że to jest adekwatna odpowiedź na inwazję Rosji na kraj jakoś jednak sąsiedzki, bezpośrednio... Sąsiedzki, ale nie sojuszniczy. No tak, ale kraj, z którym negocjujemy, a właściwie już podpisaliśmy... umowę stowarzyszeniową jako Unia Europejska i kraj też w bezpośrednim zainteresowaniu Unii Europejskiej siłą rzeczy. Znaczy, pan ma oczywiście rację, że gdybyśmy jedną dziesiątą tego, co teraz jesteśmy gotowi zrobić, zrobili we wrześniu zeszłego roku, wtedy gdy Rosja zaczęła swój bojkot handlowy wobec Ukrainy, to do tej spirali by nie doszło. Ja o to apelowałem, ale Unia nie składa się z samych Polsk. Inni musieli do tego dojrzeć. I niestety mamy ten problem, że być może ze względu na ten powolny proces decyzyjny i po prostu charakter Unii, na każdym etapie robimy mniej niż minimum potrzebne, aby wpłynąć na proces decyzyjny drugiej strony. Tylko, że znowu działa nasza miękka siła, bo tak naprawdę największą sankcją, jaką już wprowadziliśmy, jest
prawne nieuznanie aneksji, bo to ma olbrzymie skutki ekonomiczne. To na przykład oznacza, że żaden bank europejski nie może funkcjonować na Krymie, żaden statek europejski nie może zawinąć do Sewastopola, żaden ładunek na żadnym statku nie może być w Sewastopolu odprawiony celnie. Może pan sobie wyobrazić, jakie to ma konsekwencje? Ale dla Rosji czy dla Ukrainy? Dla Rosji. W tej chwili szacujemy, że Krym, że ustabilizowanie sytuacji na Krymie w sensie gospodarczym, takim podstawowym, żeby zbudować infrastrukturę, żeby tam w ogóle można wjechać, woda, elektryczność, gaz, opłata, wypłacanie pensji, emerytur, rolnictwo, które się sypie, turystyka, która zanikła, że rachunek będzie w okolicach 30 miliardów dolarów. To już spore pieniądze. No tak, ale tym sposobem myślenia traktujemy już Krym jako część Rosji, co de facto, jak rozumiem... Nie traktujemy jako część Rosji, tylko jako okupowane terytorium Ukrainy, ale takie będą koszty tej okupacji. Mhm. Jeszcze jedno pytanie o przemówienie Obamy, albo właściwie o relacje, może nie o Unię Europejską, tylko o NATO. Czy pan naprawdę wierzy w skuteczność artykułu 5 NATO, czyli w to, że jeśli Polska zostanie zaatakowana, to po raz pierwszy w polskiej historii jakiś zagraniczny żołnierz zginie za Polskę albo za Estonię? Mniej jest ważne, czy ja w to wierzę, ważniejsze jest, czy w to wierzy potencjalny przeciwnik. I jednak także na nasz wniosek procedury natowskie zostały uruchomione, AWACS-y poszły w ruch, wsparcie lotnicze przybyło i to szybko i dzisiaj są rozważane kolejne inicjatywy, które skorygują błędy nadmiernego przekonania o tym, że konflikt w Europie jest niemożliwy. Ale to będzie realizowane w średniej perspektywie. A chciałem jeszcze zapytać o to, czy w jakimś geopolitycznym myśleniu albo w strategicznym myśleniu jakąkolwiek jeszcze rolę odgrywa nasz region? To znaczy, czy my funkcjonujemy tylko jako podmiot osobny albo podmiot Unii Europejskiej, czy też istnieje polityka regionalna? Nie myślę tutaj o Polsce, Szwecji i krajach bałtyckich jako o tych najbardziej inicjatywnych w kwestii wydłubania Ukrainy z tego bloku postsowieckiego, ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale czy istnieje właśnie coś takiego jak Europa Wschodnia jako podmiot geopolityki? Ja uważam, że my już nie jesteśmy Europą Wschodnią. Ja uważam, że byliśmy Europą, że staliśmy się Europą Wschodnią wtedy, gdy wkroczyła tu Armia Czerwona. Przedtem byliśmy Europą Środkową. Staliśmy się znowu Europą Środkową 25 lat temu, gdy uzyskaliśmy wolność, a dzisiaj jesteśmy Europą Północną, kojarzoną z odpowiedzialnością finansową, etyką pracy, przewidywalnością i tak dalej. I choć raz w naszej historii to wszystko się zdarzyło bez przesuwania nas na mapie. Jest moim zdaniem nasz region już uważany za coś innego, ale tym razem my musimy przekonać, że ta inność polega na tym, że tu jest Europa wzrostu, a nie stagnacji. Jeśli premier Chin spotyka się w Warszawie z regionem, to samo premier Japonii, to samo przedwczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że jesteśmy uważani za region ciekawy i którego waga gatunkowa raczej rośnie. Ja pytam, bo też chyba wczoraj Słowacja wypowiedziała się radykalnie przeciwko jakiejkolwiek obecności NATO na jej terytorium. To, co może dziwić albo odróżniać jednak ten nasz region, jakby go nie definiować, albo nazwijmy to nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, to, że
trudno dostrzec w nich jakieś wspólne stanowisko nawet w takich granicznych kwestiach, jak geopolityczne właśnie, albo jakąkolwiek inicjatywność. To znaczy ta część Europy, wydaje mi się, tu odpowiem na swoje własne pytanie, jest bardziej jeszcze podzielona niż cała Unia Europejska czy Europa Zachodnia w takich kwestiach jak sankcje. To oczywiście płynie z różnego uzależnienia na przykład od Rosji, znaczy takie kraje jak Bułgaria, Słowacja, chociaż Słowacja już chyba ostatnio mniej, są stuprocentowo energetycznie uzależnione od Rosji. Takie kraje jak Polska w mniejszym stopniu, takie kraje jak Rumunia chyba jeszcze w mniejszym. Ale zawsze mnie to jednak dziwiło, to jest takie myślenie, powiedzmy, takie bezzałożeniowe, że z tymi sąsiadami jednak nas tak niewiele łączy. To znaczy, że my nie mamy żadnych wspólnych inicjatyw. Nie zgodzę się z pańskimi faktami. Znaczy, po pierwsze, to jest normalna rzecz, że kraje definiują swoje potrzeby bezpieczeństwa w zależności od swojej geografii. W Europie Zachodniej też są kraje, które nie mają i nie życzą sobie natowskich baz, bo czują się bezpieczne. Myślisz, że Słowacja jest bezpieczna? Słowacja ma innych sąsiadów niż Polska. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, które ma granicę i z Rosją, i z Ukrainą. A ze Słowacją ja bym tego nie zdefiniował tak, że Słowacja jest uzależniona energetycznie od Rosji. Słowacja po prostu ma duży biznes w tym. Słowacja zarabia 400 milionów dolarów rocznie na tranzycie gazu rosyjskiego przez Słowację. Dzięki rurociągowi zbudowanemu jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, w czasach Reagana. To jest po prostu słowacki biznes, którego oni nie chcą stracić. Ale to nie jest tak, że natomiast budują z nami chociażby łącznik gazowy, więc w sensie zaopatrzenia samych siebie będą bezpieczni. No ale 400 milionów dolarów jako pozycja budżetowa to byłoby dużo pieniędzy u nas, a co dopiero na Słowacji. Ale to jest dokładnie to, co mówię. To znaczy, jeśli problem był z tym najniższym wspólnym mianownikiem, bo tak musi postępować Unia Europejska w kwestii sankcji, to właśnie dlatego, że kraje te kluczowe, ale nie tylko kluczowe w Unii Europejskiej miały bardzo różne i rozbieżne interesy z Rosją. Tym bardziej chyba dzieje się też w tym naszym regionie. Nie wiem, czy mam jeszcze więcej czasu, ale takie właściwie klamrowe pytanie chciałbym zadać, czyli wrócić do Jacka Kuronia. Czy to jest często tak, że twórcami doktryny właściwie, być może głównej doktryny polskiej polityki zagranicznej są inteligenci, jak Jacek Kuroń czy Jerzy Giedroyć? Jak właściwie ocenia pan tę rewolucję, jeśli spojrzeć na kilka ostatnich stuleci w tym myśleniu tego, co Tim Snyder nazwał Bloodlands, to znaczy w tym, żeby w obliczu Rosji, czy w cieniu Rosji i Niemiec, które są dzisiaj innym krajem, żeby przestać się konfliktować, uznać granice i spróbować ze sobą współpracować. No, z tym, że różne kraje na tym obszarze Międzymorza przyjęły diametralnie różne strategie narodowe. Wobec potężniejszego sąsiada Białoruś uznała, że bezpieczniej będzie przyłączyć się. Ukraina miała iluzję, że gra jakąś wielką geopolityczną grę pomiędzy. De facto marnowała czas i szansę na modernizację swojego kraju. A Polska jednoznacznie dołączyła do Zachodu. Także to są po prostu inne strategie narodowe. No nasza chyba okazała się skuteczniejsza niż ukraińska. A białoruska też jest niezła. Kiedyś rozmawiałem z Siergiejem Ławrowem. Mówię mu, my liczymy, że Białoruś w subsydiach energetycznych kosztowała was do tej pory tak z 50 miliardów. Mówi, żeby tylko tyle.
Mnie tu bardziej chodziło o to, żeby te kraje, które zawsze, a właściwie od, no powiedzmy, nowożytnej historii, no, rywalizowały ze sobą zamiast współpracować i właśnie, tak jak mi się wydaje, tworzyć jeden też kulturowo nieco odrębny region pomiędzy Niemcami a Rosją. Tak mi się wydaje, że stało i wydaje mi się, że także dzięki aktywności Jacka Kuronia. Zgodzi się pan z tym, nie zgodzi? Chce pan coś jeszcze dodać, czy już? Europa sięga, kiedyś zadawano sobie pytanie, gdzie sięga Europa. I niektórzy mówili tam, gdzie, jedni mówili tam, gdzie katedry średniowieczne, inni tam, gdzie reformatorskie kościoły, a ja uważam, że Europa sięga tam, gdzie sięga prawo europejskie. I to jest w tej chwili przedmiotem, jest pytaniem, czy na Ukrainie będzie obowiązywało acquis, czy nie będzie. Czy prawna cywilizacja Europy sięgnie za Dniepr, czy nie sięgnie. I tutaj niektórym, ja myślę, że Rosjanie też to doskonale rozumieją i dlatego są przeciw. Widzę, że pana rzecznik sięgnął już stąd tam, co jest dla nas czytelnym sygnałem, że minęła godzina. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie i dziękuję również państwu, że przyszliście na debatę. Życzę miłego wieczoru.